To okolice polskiej budowy zdroju i czeskiego nachodu, ale widziane z czeskiej strony. Miasta praktycznie stanowią całość. Ten charakterystyczny, ścięty wierzchołek to leżący po polskiej stronie Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt w Górach Stołowych. I Kudowa, i Nachod leżą przy międzynarodowej drodze na południe Europy. Do niedawna oba miasta dzieliła granica państwowa. Po wejściu Polski i Czech do Unii Europejskiej problem granicy między Kudową a Nachodem nie istnieje. Widomym znakiem, że oba miasta polskie i czeskie zintegrowały się, jest wspólna komunikacja miejska. Jedną z linii autobusowych Czesi wydłużyli aż do centrum Kudowy. Bilet do Nachodu kosztuje 2 zł. Mamy wyjątkowo dobre położenie wśród różnorodnych atrakcji turystycznych. A naszymi dobrymi sąsiadami są Czesi, Schronowa i Nachodu. Już dawno zatarła się granica między nimi a nami. Tak więc, gdy Państwo przyjedziecie do Kudowy Zdroju, możecie także wędrować po czeskiej stronie. Po co warto przyjechać do Kudowy? Warto przyjechać chociażby dla samego powietrza. Jest bardzo dużo zieleni i te wszystkie rośliny, które spotykamy tutaj, nie wszędzie można spotkać. Jest to cudowna kraina wśród gór, wspaniała woda, powietrze. Kudowa Zdrój to 11-tysięczne, jedno z najstarszych i znanych polskich uzdrowisk. Oferujemy ponad 3000 miejsc w domach sanatoryjnych, hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych i domach wczasowych MWP. Naszym bogactwem są liczne wody mineralne znane już od 1622 roku. Są to szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-sodowe, żelazisto-magnezowe i borowe. Leczymy choroby serca i naczyń krwionośnych, choroby tarczycy, otyłość i zmiany zwyrodnieniowe. Prócz kuracji pitnej stosowane są kąpiele mineralne i suche w dwutlenku węgla, inhalacje, hydroterapia, magnetoterapia i krioterapia. Potentatem w naszym lecznictwie uzdrowiskowym jest Zespół Uzdrowisk Kłodzkich. W sanatoriach oferuje kuracjuszom 600 miejsc. Jest tu co robić, jest wiele miejsc do zwiedzania, nie tylko w samej Kudowie, ale też i poza Kudową. Możemy się pochwalić jednym z najpiękniejszych w Polsce parków zdrojowych. Założono go w XVIII wieku. Jest to starannie utrzymany kompleks cennej roślinności, również egzotycznej. Rosną tu unikatowe drzewa, w tym pomniki przyrody. Co ciekawe, obok głównej alei spacerowej rośnie stara plantacja rzadko spotykanego dzikiego czosnku. Pachnie jak czosnek, naturalnie. Bardzo ładnie. Weroniko, jak pachnie? Pięknie pachnie! Niedawno wydaliśmy aż 9 milionów złotych, w tym także unijnych dotacji, na rewitalizację parku. Zmodernizowaliśmy alejki, zasadziliśmy ponad 70 tysięcy nowych krzewów i drzew. Przy wejściu do parku znajduje się neobarokowy budynek pijalni połączonej z salą koncertową, w której, tak jak przed laty, muzyki uzdrowiskowej słuchają kuracjusze. Obok stoi zabytkowy XVIII-wieczny budynek szpitala uzdrowiskowego Zameczek, a ponad kilometr dalej park kończy się XVIII-wiecznym stawem zdrojowym. Stawiamy na lecznictwo sanatoryjne i turystykę i dlatego typowego przemysłu jest u nas niewiele. Rozwija się w wydzielonej specjalnej podstrefie ekonomicznej. Jako pierwszy powstał tu zakład holenderskiej firmy Wemeco. Produkuje na zamówienie różne metalowe konstrukcje dla przemysłu spożywczego. Firma korzysta ze specjalnych zwolnień podatkowych. Nasze uzdrowisko jest doskonałą bazą wypadową dla turystów, którzy mają do wyboru moc atrakcji po polskiej i po czeskiej stronie. Spośród zagranicznych gości przyjeżdża do nas najwięcej Niemców. Bardzo dobrze jest tutaj. Jesteśmy już trzynasty rok, tu przyjedziemy. Zmienia się, jest bardzo ładnie i dobrze, można powiedzieć. Symbolem naszej ziemi jest róża kłodzka.
To największe jej skupisko w Europie, gdzie znana jest pod nazwą pełnik europejski i rośnie na górskich łąkach. Zwykle kwitnie na przełomie maja i czerwca. W języku niemieckim Glatzrose została rozsławiona przez Niemców na terenach całej Europy. I tak do tej pory tutaj, no, jej oczywiście pozostałości do tej pory tutaj istnieją. Jest to roślina, jak wiadomo, endemityczna, ona praktycznie już nie występuje gdzie indziej. Jest to już bardzo rzadki w Europie, już niespotykany praktycznie kwiat. W dzielnicy Pstrążna warto zwiedzić Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. To skansen dawnych budowli, które przeniesiono tu z różnych miejsc Sudetów i ocalono od zapomnienia. Dawne sudeckie chałupy wyposażone są w narzędzia i meble, którymi kiedyś posługiwali się mieszkający tu ludzie. W chudowskiej dzielnicy Czermna tysiące turystów zwiedza unikatową kaplicę Czaszek. W 1776 roku wybudował ją ówczesny proboszcz ksiądz Tomaszek. Jej wystrój stanowią czaszki i piszczele około 3000 osób, ofiar wojen śląskich i epidemii. W podziemiach tej nietypowej kaplicy znajdują się szczątki prawdopodobnie 20 tysięcy osób zebranych z okolicznych pól bitewnych. Również w Czermnej, wędrując szlakiem ginących zawodów, możemy poznać tajniki pieczenia chleba, pracy kowali, spotkać egzotyczne zwierzęta i skosztować kromki wiejskiego chleba posmarowanej smalcem ze skwarkami. Nasz chlebek jest pszenno-żytni, pieczemy go według receptury przywiezionej z Nowosądeckiego. Pieczemy go w tym piecu, który znajduje się obok i serdecznie zapraszamy na chleb. W Centrum Kudowy Milusińskich zaprasza Muzeum Zabawek. Zgromadzono w nim 4000 eksponatów. Są to piękne lalki, mebelki, samochodziki, klocki i makiety okrętów z różnych krajów i kontynentów. Niedawno na zawsze zamieszkał tu oryginalny miś Kolargol wraz z rodziną. W latach 70. był bohaterem filmów animowanych dla dzieci, emitowanych przez telewizję na całym świecie. Jedną z naszych największych atrakcji turystycznych są sąsiadujące z Kudową Góry Stołowe. Jedyne góry płytowe w Polsce. Ich rzeźba jest efektem długotrwałych procesów erozyjnych skał o zróżnicowanej odporności na wietrzenie. Te na przykład przypominają kształtem grzyby. To skała w kształcie kurzej nóżki. Na kudowskim terenie leży rezerwat Błędne Skały. To kilometrowy labirynt form skalnych szczelin, przez które trudno się przecisnąć. Oj, dałam sobie radę, dałam. Bardzo ładne, podziwiam je. Chyba najładniejsze w Europie. Jeżeli ktoś lubi czynny wypoczynek, jak tutaj właśnie w Kudowie Zdroju, to jest co pozwiedzać, pooglądać. A zwłaszcza te góry stołowe są no, przepiękne. Robią wrażenie. Zmęczonych górskimi wędrówkami zapraszamy na relaks do kudowskiego akwaparku. To jedyny taki zespół krytych basenów w Kotlinie Kłodzkiej. Chętnie korzystają z niego też Czesi z Nachodu. Do podgrzewania wody wykorzystywana jest energia słoneczna. Są tu niecki dla dorosłych i brodziki dla dzieci. Rwące rzeki, jacuzzi, wodotryski. Pełny relaks. Mamy też coś dla melomanów. Zwykle pod koniec lata organizujemy międzynarodowe festiwale moniuszkowskie. Od ponad 30 lat upamiętniamy w ten sposób ojca opery narodowej Stanisława Moniuszka. Jego święto w Kudowie trwa zwykle kilka dni. Są to różnego rodzaju koncerty i muzyczne spektakle. Jesienią przyjeżdża do nas utalentowana muzycznie młodzież na naukę gry na instrumentach strunowych. Wykładowcami naszej muzycznej akademii są najlepsi wirtuozi z różnych państw. Gry na skrzypcach uczy m.in. Wanda Wiłkomirska. Zimową porą u nas też nie ma nudy. Na miejscu w Kudowie, głównie z myślą o naszych Milusińskich, urządziliśmy dwa dość łagodne stoki. Najmłodsi mogą na nich szaleć do woli na nartach albo na specjalnych śnieżnych dętkach. Nasi goście są mile widziani w czeskim Nachodzie. To zaledwie kilka kilometrów od centrum Kudowy i warto się tam wybrać.
W dni powszednie około 500 kudowian jeździ do Nachodu do pracy, gdzie rozwinięty jest przemysł branży gumowej, elektrotechnicznej i włókienniczej. Warto wgłębić się w ciekawą historię Nachodu i zwiedzić zabytki. Między innymi wywodzące się ze średniowiecza okazały zamek z wieżą obserwacyjną, salonami w stylu rokoko i baroku. Podziwiać cenny zbiór mebli i ubiorów oraz gobelinów, a także cennych obrazów rosyjskich malarzy, między innymi Repina. Urodą zachwyca też zabytkowy nachodzki rynek. W najbliższej okolicy Nachodu czas można spędzić w atrakcyjnych górskich schroniskach i zwiedzić unikatowe czeskie fortyfikacje z 1938 roku. To prawdziwa gratka dla turystów interesujących się militariami. Szereg betonowych bunkrów zbudowano wzdłuż ówczesnej granicy z hitlerowskimi Niemcami, obawiając się agresji. Bunkry te nie zostały wykorzystane. Podróżować po Kudowie i czeskiej stronie można z łatwością i przyjemnością, wykorzystując rowery. Nasze miasta są połączone dogodnymi trasami rowerowymi, a wzdłuż granicy, dzięki także naszemu wsparciu za pieniądze z Unii Europejskiej, Czesi zbudowali kilkanaście kilometrów doskonałej trasy rowerowej.